Kaczyński wprost atakuje Unię Europejską. Gowina interesuje tylko realna władza. Następnie dowiemy się, jak kryzys może wpłynąć na płacę minimalną. I na koniec, w ramach ciekawostki dnia, problemy z lotniskami. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. I zanim zaczniemy, dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza to taka, że właśnie weszły do Polski nowe restrykcje i od dzisiaj, jak wychodzicie na zewnątrz, musicie nosić maseczki. Ja akurat teraz nie muszę takiej nosić, ale jak już będę wracał z biura do domu, no to muszę taką przywdziać, chyba że jednak ten wirus zaraża przez YouTube'a. Jak myślicie? W każdym razie i tak już za późno. Oczywiście to nie jedyna regulacja, jaka od dzisiaj wchodzi do naszego prawa, dlatego jeśli chcecie zapoznać się ze wszystkim, zapraszam na nasz drugi kanał, bądź na bieżąco ekstra, bo tam to wszystko wyjaśniliśmy. A druga bardzo ważna, istotna, mega sprawa to to, że nasza grupa na Facebooku ma już 10 tysięcy użytkowników. Przecież my ją dopiero co otworzyliśmy, a już jest tyle ludzi, że... Ciężko mi to policzyć na palcach obu dłoni. W każdym razie często też narzekaliście, że nie tworzymy konkursów dla naszych stałych odbiorców, tylko dla nowych, więc chcielibyśmy się wam za to zrehabilitować. Także konkurs dla wszystkich naszych widzów, bądź na bieżąco, dla wszystkich grupowiczów naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja. Wszyscy, którzy już są na naszej grupie, a również ci, którzy dołączą do niej dzisiaj do godziny 18, mają szansę na wygranie jednego z trzech bonów na dowolne zakupy w serwisie Allegro o wartości 100 zł. Będziecie mogli rozpieprzyć sobie te pieniądze jak tylko chcecie. A dzisiaj o godzinie 18 będzie rozstrzygnięcie tego konkursu i wybierzemy 3 osoby. I osoby będą kompletnie randomowe, więc będziemy brać zarówno tych, którzy już są na grupie, jak i tych nowych, którzy właśnie teraz wejdą. Także koniecznie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz dołącz do naszej grupy, no to będziesz miał szansę się tam zakwalifikować. Już dołączyłeś? No to w takim razie zaczynamy pierwszy temat. Kryzys związany z epidemią uświadomił bardzo wielu ludziom słabość Unii Europejskiej i unaocznił kluczowe znaczenie państw narodowych, przyznał Jarosław Kaczyński. Lider PiS stwierdził, że wspólnota wymaga poważnych reform i zmian. Jarosław Kaczyński w rozmowie z Gazetą Polską Codziennie mówił także, że Polska powinna być w Unii. Jednak Unia Europejska to nie państwo, a organizacja międzynarodowa, której kraje członkowskie oddają w bardzo niewielkiej części suwerenność. Jeśli ktoś nie jest w stanie przeżyć tego uczucia, które nazywa się patriotyzmem, to rzeczywiście lojalność do Polski w nim nie będzie. Uprawiana przez ostatnie dziesięciolecia pedagogika społeczna nakierowana była na eliminację postaw patriotycznych, a co za tym idzie lojalność wobec własnej ojczyzny, oznajmił prezes PiS. Dziś to się wpisuje przede wszystkim w to przeciwstawienie. Polska, Unia Europejska, a przecież ono jest zupełnie sztuczne, dodał. Według polityka Unia wymaga wielu reform, a słabość organizacji pokazał kryzys związany z epidemią. To musi być organizacja suwerennych narodów europejskich opartą o Kartę Narodów Zjednoczonych, mówiącą o tym, iż państwa członkowskie poza ściśle i precyzyjnie wyznaczonymi obszarami same załatwiają swoje sprawy i nikt nie ma prawa w to się wtrącać, stwierdza Kaczyński. W tej kwestii trudno się akurat z Kaczyńskim nie zgodzić, bo Unia faktycznie się tutaj nie popisała. I okej, jeśli rozumiemy ją przez pryzmat tego, czym miała być na początku, czyli zróżnicowanym pakietem współprac gospodarczych, aby w tym zakresie ułatwić Europejczykom przepływ waluty, towarów i osób, to wcale nie powinniśmy mieć do niej pretensji. Jednak kiedy przyjrzymy się temu, czym Unia się stała i co więcej, czym chce być, no bo w końcu są daleko idące plany w kwestii budowania Stanów Zjednoczonych Europy, czegoś na wzór USA. Serio, jeśli nie jesteście z tym na bieżąco, to zapraszam do tego filmu, to jednak nawaliła na całej linii. W dodatku my jako Polska i tak mamy podgórkę, bo znaleźliśmy się poza strefą wspólnej waluty euro, więc część pakietu pomocowego przeszła nam koło nosa. No i może to właśnie dotknęło tak Kaczyńskiego. A jest jednak jedno zdanie, które może nas niepokoić, zwłaszcza z ust prezesa PiS. Chodzi o zdanie, gdzie Kaczyński twierdzi, że państwa członkowskie same załatwiają swoje sprawy i nikt nie ma prawa się w to wtrącać.
Bo jeszcze, wiecie, kiedy Szydło została premierem i takie słowa padały, było okej, ale teraz, kiedy przekonaliśmy się, do czego prezes partii rządzącej jest zdolny, no brzmi to co najmniej niebezpiecznie. No bo kto mógłby się postawić takiemu Kaczyńskiemu? Gowin? No cóż, jak sam twierdzi, interesuje go tylko realna władza. Więc niech próbuje. Prowadzi badania na ten temat. Na razie wygląda na to, że szczyt epidemii jest dopiero przed nami. Jestem zwierzęciem mięsożernym. Interesuje mnie władza realna, nie symboliczna. I jeszcze jedno. Polska scena polityczna wymaga odmłodzenia. Mówi w Dzienniku Gazecie Prawnej Jarosław Gowin. Gowin pytany, czy szykuje scenariusz albo własnego startu w wyborach, albo wystawienia swojego kandydata, o ile okoliczności na to pozwolą, stwierdził, że nigdy nie przyszło mu na myśl, by startować w wyborach prezydenckich. Jestem zwierzęciem mięsożernym, interesuje mnie władza realna, a nie symboliczna. Mówi polityk w Dzienniku Gazecie Prawnej. Powiem jeszcze jedno. Polska scena polityczna wymaga odmłodzenia. Moją ambicją nie jest zasiadanie jak najdłużej na stołku ministra. Mam większe aspiracje, podkreślił lider Porozumienia. Chcę przygotować zmianę pokoleniową i zadbać o to, by za kilka lat Polską rządziła młoda generacja konserwatystów, wolnościowców, republikanów i chadeków. Dodał, ale najpierw musimy wyprowadzić nasz kraj ze straszliwej zapaści, zaznaczył Gowin. Dopytywany, czy znane już mu określenie gowinować jako lawirowanie i ucieczka odpowiedzialności, odpowiedział, że ci, którzy rozumieją politykę, wiedzą, że nie uciekł od odpowiedzialności. Ja po prostu nie zgadzam się na utrzymanie terminu wyborów prezydenckich 10 maja, a nie zdołałem przekonać do swojej opinii liderów PiS. Jednocześnie nie chcę, by na kataklizm epidemiczny i jeszcze groźniejszy krach gospodarczy nałożył się kryzys polityczny i rozpad koalicji rządowej, podkreślił były premier. Moje rozwiązanie jest proste. Ja podaję się do dymisji, ale moi posłowie głosują za skierowaniem projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym do Senatu. Gdy wróci z niego na początku maja, podejmiemy ostateczną decyzję. Ja zapłaciłem dymisją. Polska zyskała miesiąc stabilności, podkreśla w wywiadzie. To, że Gowina interesuje tylko realna władza, no pokazał już w 2013. Tylko kto byłemu wicepremierowi pomoże do tej władzy dojść? Wiele mówi się, że słabość u Gowina mają ludowcy, gdzie w tle pokazuje się już Kukiz, który planuje znów wrócić do politycznego pierwszego rzędu i może to być dla niego łakomy kąsek, chociaż po tym koncercie u Mazurka nie sądzę, żeby miał większe szanse. Od soboty do pierwszego jeszcze 3 tygodnie. No ale racja, przecież to politycy, oni bardzo szybko zapominają. Zresztą jak reszta Polaków. Kukiz jest tego bardzo dobrym przykładem, bo jakieś 2 lata temu wyśmiewał lamenty Gowina o zarobki, a teraz sam się skarży na ten temat prasie. Tu macie tego przykład. Ale dobrze, skoro poruszyliśmy już temat zarobków, to nie będziemy schodzić z wyznaczonej przez to ścieżki. Tym razem jednak zajmiemy się płacą minimalną. Gowin nigdy nie zrozumie. Praca ma ogromną wartość. Przyczynia się zarówno do rozwoju Polski, jak i samorozwoju pracowników. Jest bez wątpienia czymś, co służy rodzinom i społeczeństwu. Jeszcze we wrześniu rząd miał spektakularny plan podwyższania płacy minimalnej w najbliższych latach. Teraz jednak ze względu na epidemię koronawirusa, związany z tym kryzys gospodarczy oraz coraz poważniejsze widmo recesji, rząd może być zmuszony zawiesić podwyżki płacy minimalnej, która wynosi obecnie 2600 zł brutto i miała dalej rosnąć w kolejnych latach. Organizacje pracodawców będące członkami Rady Dialogu Społecznego w rozmowie z BI Polska sugerują, by przynajmniej zamrozić płacę minimalną na obecnym poziomie. Związki zawodowe zaś przestrzegają przed zaciskaniem pasa. O opinię dotyczącą podwyżek płacy minimalnej w najbliższym czasie poproszono wszystkie organizacje członkowskie z Rady Dialogu Społecznego. W ocenie Forum Związków Zawodowych minimalne wynagrodzenie powinno być uzależnione od przeciętnej płacy w gospodarce narodowej, mówi rzecznik prasowy FZZ Grzegorz Sikora i dodaje: wielokrotnie apelowaliśmy o zbudowanie takiego systemu kształtowania płacy minimalnej, który podążałby właśnie za tempem wzrostu lub spadku średniego wynagrodzenia. Taki model uważa
uważamy za maksymalnie sprawiedliwy. W tym roku negocjacje dotyczące płacy minimalnej na rok 2021 będą szczególne i rozpoczną się później niż było to w latach ubiegłych. Niedawno Sejm przesunął termin ustalenia w Radzie Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok, a także termin dyskusji o budżecie państwa. Rozmowy odbędą się dopiero na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku. Zanim do nich przystąpimy, musimy otrzymać prognozę podstawowych wartości makroekonomicznych na 2021 rok. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ponieważ w tym roku, z uwagi na pandemię, rząd nie ma obowiązku sporządzenia wieloletniego planu finansowego państwa. Wyjaśnia w rozmowie z BI Polska Piotr Ostrowski. Jak podkreśla, dopiero na tej podstawie OPZZ będzie mogło rzetelnie ocenić sytuację gospodarki i przedstawić oczekiwania w zakresie wzrostu płac. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, konieczne jest wycofanie się rządu zapowiedzianego bardzo dużego wzrostu płacy minimalnej w latach 2021 i 2022. Wzrost płacy minimalnej do poziomu jeszcze przed kryzysem w połączeniu z silnym osłabieniem kursu złotego objawił się w 2020 roku wzrostem inflacji, wskazuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista pracodawców RP, a wcześniej wieloletni dyrektor w Ministerstwie Finansów. Według doktora Dudka podwyżka wynagrodzenia minimalnego mogłaby mieć negatywne skutki dla rynku pracy. Biorąc pod uwagę nieunikniony wzrost bezrobocia na skutek kryzysu koronawirusa, dalszy nieuzasadniony ekonomicznie wzrost płacy minimalnej doprowadzi do jeszcze większego wzrostu bezrobocia i to szczególnie wśród pracowników z niskimi kwalifikacjami i wśród młodych pracowników. Pracownik musi być szanowany, a jego wynagrodzenie ma sprawiać, aby czuł się on godnie. No i co ma powiedzieć teraz Morawiecki z Kaczyńskim? Ten drugi to w sumie mógłby zacytować swojego kolegę z czasów młodości. Nie chcę, ale muszę. I teraz tylko pozostaje pytanie, jak długo to wszystko będzie trwało? Być może COVID-19 sprawi, że pomysł nowej płacy minimalnej przepadnie na stałe? Przecież nie wiemy, jak długo jeszcze naszej gospodarce zejdzie powrót do normalności, a podwyższenie płacy minimalnej w tempie wyższym niż wzrost produktywności przedsiębiorstw raczej niczego dobrego nie wróży. No cóż, pozostaje tylko czekać. My ten czas mamy, ale lotniska nie za bardzo. Na 13 polskich lotniskach, czyli wszystkich poza Okęciem, od 16 marca do 5 kwietnia liczba startów i lądowań spadła o 90% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Wynika z wyliczeń Związku Portów Regionalnych. Tuż po wstrzymaniu ruchu cywilnego odbywały się jeszcze rzadkie rejsy powrotne, ale teraz realizowane są jedynie pojedyncze loty cargo. W tej sytuacji przychody portów spadły niemal do zera. Według portalu pasażer.com wszystkie lotniska tracą łącznie każdego dnia około 6 milionów złotych. Linie lotnicze nie uiszczają opłat lotniskowych, co było podstawowym źródłem utrzymania portów. Kolejnym były opłaty od najemców, barów czy sklepów. Przy braku podróżnych chcą jednak zawieszenia czynszów. Porty, rozumiejąc ich sytuację, deklarują, że pójdą im na rękę. Biorąc to wszystko pod uwagę, portom może niedługo zabraknąć pieniędzy, na przykład na wypłaty. Z tygodnia na tydzień sytuacja jest coraz trudniejsza. Nie wyobrażam sobie, żeby właściciele nie pomogli lotnisku, mówi dziennikowi Gazecie Prawnej Leszek Chorzewski, szef portu w Modlinie. Jego głównymi udziałowcami jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze, samorząd Mazowsza i Agencja Mienia Wojskowego. Rząd przewidział w drugiej tarczy antykryzysowej pewne działania ratunkowe dla lotnisk. Ma to jednak związek z koniecznością zapewnienia stabilnego działania wybranych portów w czasie koronawirusa. Wstępnie zakłada się, że z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafi nieco ponad 142 miliony złotych dla kluczowych lotnisk użytku publicznego. Chodzi o porty, które będą zobowiązane do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej w stanie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś informuje dziennik Gazetę Prawną, że rozporządzenie z wykazem lotnisk użytku publicznego, które dostaną pomoc w ramach drugiej tarczy antykryzysowej, będzie procedowane wtedy, gdy owa tarcza zostanie podpisana przez prezydenta. Dodaje, że zarządzający portami mogą liczyć na wiele udogodnień, które zapisano w pierwszej tarczy antykryzysowej. Ci z pewnością wykorzystają część tych rozwiązań, na przykład 40% dopłaty do płacy minimalnej, ale przyznają, że to będzie niewielka pomoc
pomoc przy kilkumiesięcznym braku przychodów. Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych i jednocześnie szef portu w Katowicach, twierdzi, że rządowe wsparcie dla lotnisk przewidziane w drugiej wersji tarczy antykryzysowej to krok w dobrym kierunku, ale apeluje, by pójść dalej. Straty lotnisk spowodowane koronawirusem powodują, że ważne są nie tylko doraźne działania wspierające branżę, lecz także wdrożenie strategicznych rozwiązań. Mówi, Tomasik proponuje na przykład przywrócenie możliwości dofinansowania inwestycji lotniskowych ze środków unijnych, co od kilku lat już jest niemożliwe. No i właśnie, galerie handlowe i inne sektory gospodarki mają już wracać do życia w następnym tygodniu, ale co z lotniskami? Raczej pewne jest, że ruch turystyczny zostanie ograniczony do minimum albo w ogóle nie będzie funkcjonował nawet do końca roku. No a przecież to jest paliwo dla naszych regionalnych portów. W sumie to cała branża turystyczna związana z lotami jest na granicy bankructwa. I tu nie mówię tu tylko o liniach lotniczych czy lotniskach, ale też o biurach podróży. Przyszłość na razie maluje się w szarych barwach, dlatego no, my postaramy się Wam trochę dodać koloru każdemu dniu, czy dniowi, dniu. Drętwy suchar. Na świecie są dwie rzeczy, które nigdy się nie starzeją. Czarny humor i nieszczepione dzieci. Tego drętwego suchara podesłała Joanka Socho. Nie wysyłaj już nic więcej, bo nam zablokują ten kanał, ale oczywiście otrzymujesz od nas złotą szczepionkę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja, gdzie możesz wysyłać nie tylko suchary, ale również i newsy i przemyślenia, z których czerpiemy do tworzenia naszych regularnych produkcji na YouTubie. Więc jeśli chcesz z nami tworzyć te programy, no to koniecznie tam dołącz. Tym bardziej, że tylko teraz jest tam konkurs, gdzie możesz wygrać jeden z trzech bonów na dowolne zakupy w Allegro o wartości 100 zł każdy. Myślę, że w trakcie kwarantanny może być to dla Was wyjątkowo przydatne, wyjątkowo użyteczne. Także zapraszam serdecznie na grupę. Dzisiaj punktualnie o 18:00 będzie rozstrzygnięcie konkursu, gdzie wyłonimy zwycięzców. Zapraszam serdecznie wszystkich na grupę Podstawki Macieja. Teraz ja już się będę żegnał i do zobaczenia o 18:00. Trzymajcie się ciepło. Cześć.